Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Sergiusz Zając przed jutrzejszym turniejem The War. Sergiusz, powiedz mi, jak patrzysz na te wszystkie zasady, które jutro będą? Zadowolony jesteś z tego, bo to będzie taka najbardziej pierwotna walka chyba ze wszystkich formuł, jakie widziałem. No też mi się tak wydaje, ale jeszcze nie wiem do końca, jakie będą te zasady, bo jeszcze nie było omówienia sędziowskiego. To będzie dopiero jutro przed samą galą w hotelu bodajże, ale z tego co wiem, jakieś loser kicki są, tak? Soccer kiki są, stąpy. Z bańki można też, czy tego nie? Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, ale jeśli jeszcze z bańki... No, gdzieś tak, może się przesłyszałem, ale nie jestem w 100% pewny. No, coś ciekawego, coś nowego. A jaką ty masz przeszłość w sportach walki? Trenowałeś, walczyłeś zawodowo? Jak to u ciebie wygląda? Znaczy się, ja trenuję od początku MMA. Walczyłem jakieś tam, miałem walki semi-pro, zawodową jedną niestety w plecy. No i jakieś starty w sambo. Na arenie międzynarodowej, na Mistrzostwach Europy dokładnie. No i Almy, jak każdy chyba z nas, to wszystkich. Widzisz tu jakiegoś faworyta w tym turnieju, no oprócz siebie? Szczerze mówiąc, to widzę, z kim bym się chciał zobaczyć w finale, ale to zrobimy tajemnicę małą. Zadowolony jesteś z losowania, z pierwszego swojego rywala? Pewnie, czemu nie? No, kogo bym nie wylosował, bym zadowolony. A wcześniej znałeś w ogóle tych zawodników, czy pierwszy raz dzisiaj ich zobaczyłeś? Znaczy się zobaczyłem, bo na jakichś wywiadach na Facebooku też oczywiście musiałem jakiś zrobić gameplan wcześniej na każdego, kogo bym nie wylosował. No także tylko po zdjęciach, a na żywo to pierwszy raz. No, skoro gołe pięści, to powiedz mi, mówiłeś już o MMA, ale czy masz jakieś uliczne doświadczenie? Znaczy uliczne to... Street Fighterem nie jestem, raczej zawsze była mata sportowa. Ale jak trzeba było jakiegoś chama nauczyć kultury, to nie odmawiałem nigdy, ale jakoś to nie jest priorytetem dla mnie. Wielu tych zawodników nie walczyło, stało na bramkach. Czy też masz taką przeszłość? Znaczy się dorabiałem sobie na bramkach, ale to... Grzecznie. Grzecznie. No to cóż, dobra, Sergiusz, czekam jutro. Oczywiście bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądać jutro, więc myślę, że ciebie też, więc życzę ci jutro dobrej zabawy przede wszystkim. No to do zobaczenia.